Balzac w swoich leszemploje powiada, że we Francji jest około 40 tysięcy urzędników. To znaczy w roku 1840 w całej Francji urzędoli 40 tysięcy osób tworząc administrację, o której Balzac powiada, że za 60 milionów franków pensji płaconych tym urzędnikom, la France obtient le plus Fourtoise, le plus Méticulaire, le plus équivasière, paperasiera, inventorière, kontroleze, vérifiante, soignée, enfin la plus femme de ménage de administration connue. Tak. Ale w roku 1914 Francja liczy już 800 tysięcy urzędników. W roku 1924 milion 250 tysięcy, a dziś przeszła 2 miliony. Podczas gdy liczba mieszkańców od czasu Balzaka wzrosła we Francji nieznacznie. I być może że w tej chwili jest taka sama wskutek nieobecności 3 milionów jeńców i miliona deportowanych. To co rozpętało się w tej chwili przekracza ludzkie wyobrażenie. Miałoby się ochotę powtórzyć za Ferrero. Faszyzm, który obiecał eksterminację biurokracji, skończył na tym, że ją jeszcze bardziej powiększył. Ponieważ wszystkie rewolucje skończyły na tym, iż pomnożyły liczbę urzędników. Choćby z tego powodu należałoby unikać rewolucji. Warto. Francja pływa i tonie w morzu ustaw, praw i papierów, rozporządzeń i obwieszczeń, regulaminów, edyktów i dekretów, wykonywanych przy pomocy ponad dwóch milionów urzędników, którzy ograniczają się jedynie do ścisłego przeprowadzania ich pod względem formalnym i zewnętrznym, zamęczając papierami, deklaracjami, formularzami, kwestionariuszami i biuletynami 38 milionów ludności, która całkiem słusznie stara się niczego nie wykonywać. A Francja odradza się. I żeby odrodzić się naprawdę, uczy poszanowania prawa rozdzielaniem na lewo i na prawo wszelkich możliwych kar. Dziś dochodzi już do tego, że ani urzędnicy, ani obywatele nie biorą już niczego na serio. A z wisi płyną i płyną edykty odrodzeniowe, płyną nieprzerwanym strumieniem, regulując ustawą wszystko. Olśniona w przypływie słabości niemieckim totalizmem i wzorując się na nim, stała się pod względem ustawodawstwa bardziej totalistyczna niż jej wzór Gross. Deutschland. Chcąc studiować totalizm w jego wszystkich wyskokach, a głównie w jego morderczej mani regulowania wszystkiego ustawą i prawem, należałoby go studiować w obecnej Francji. I zaczynam wątpić, czy po tym eksperymencie Francja jeszcze kiedyś w przyszłości potrafi być krajem swobody i wolności. Balzac w swoim DRC powiedział wspaniale: We Francji, w tym kraju tak inteligentnym, wydaje się, że upraszczać znaczy niszczyć. Nie chcąc upraszczać, Francja dzisiejsza niszczy się prawem. Ofiarą padają wszyscy, cały kraj. Czym więcej praw, tym więcej sposobności do przekraczania ich, czym więcej idiotycznych praw, tym większa konieczność łamania ich. W dzisiejszej Francji istnieje już konieczność łamania prawa. Co może służyć jako najlepszy przykład absurdalności totalizmu, upaństwowienia całego życia, wszystkiego. Jeżeli dziś jeszcze żyjemy, to tylko dlatego, że dotąd udało nam się bezkarnie łamać obowiązujące prawa i ustawy. Dochodzi już do zupełnego absurdu, do paradoksów, do surrealizmu, gdzie sam organ prawodawczy musi łamać wydane przez siebie prawo, aby życie mogło w ogóle iść dalej. Planowanie w gospodarce jest wskazane jako nadzór ogólny. Gdy przekroczy granicę, staje się bzdurą. Na przykład ostatnio w całym przemyśle skórzanym zabrakło skór. Skóry otrzymywane z uboju legalnego nie wystarczyły. Równocześnie zabicie konia, krowy czy cielaka bez zgłoszenia tego jest surowo karane. Jednak aby zapobiec brakowi skór, wydaje się ustawę, że przyjmuje się wszelkie skóry, i że oddawca nie jest obowiązany do żadnych wyjaśnień, w jaki sposób skóra znalazła się w jego posiadaniu. A więc, z jednej strony kara za ubój nielegalny, z drugiej strony, ponieważ chodzi o skórę, przyjmuje się ją ze świadomością, iż pochodzi z uboju nielegalnego i nie wyciąga się konsekwencji. Francuska administracja idzie jednak jeszcze dalej. W jednej wsi pod Paryżem skazano jakiegoś chłopa za to, że ukrył skórę z uboju nielegalnego. Zupełnie jak z Zoszczenki czy Awerczenki. To jeden z setek przykładów. Najciekawsze w tym jednak to, że po tym wszystkim garbarstwo stanęło od razu na nogi. Okazuje się, że jeżeli Francja jeszcze je mięso, to tylko dzięki ubojowi nielegalnemu. Jeżeli ja mam dosyć chleba, to dlatego, że kupuję fałszywe kartki na chleb. Które mój piekarz przyjmuje z uśmiechem, mówiąc: Doskonale podrobione i jeżeli cała Europa jeszcze jakoś dycha to tylko dlatego, że zgodnie z prawem każdy jej mieszkaniec powinien by już od dawna siedzieć w kryminale. Wszelki totalizm prowadzi w końcu do jakiejś potwornej abstrakcji do szpitala wariatów, w którym nikt nie ośmiela się poddać wątpliwości teorii, choćby praktyka świadczyła o czymś zupełnie innym. Dlaczego tyle praw? ponieważ brak zupełnie prawodawcy, nie tylko we Francji, na całym świecie. Sikorski w przemówieniu do lotników polskich wracających z bombardowania Essen powiedział między innymi: Niech ci, którzy tak krytykują, pamiętają o tym, że w chwili zwycięstwa Anglia i Stany Zjednoczone będą miały też coś do powiedzenia. Słysząc to, mimo woli, krzyknąłem do radia brzydkie słowo coś w rodzaju G, panie generale melduję posłusznie, że G. Ciekawe. Można sobie oczywiście tylko życzyć, aby generał miał rację i żeby to coś do powiedzenia było jak największe. Oznacza to jednak, że w Londynie krytykują i że są ludzie, którzy boją się, aby Anglia i Ameryka nie miały nic do powiedzenia. Mają rację, że się boją. 8 marca 43 roku. Doskonały dwugłos, podzielony 150 latami. Paul Vahey napisał w rumbach Nie cenię i nie mogę cenić innych pisarzy, jak tylko tych, którzy potrafią wyrazić to, co ja znalazłbym trudnym do wyrażenia. Gdyby zagadnienie wyrażenia tego pojawiło się przede mną, narzucało mi się. Jest to jedyny wypadek, w którym mogę mierzyć wartość w jednostkach absolutnych, to znaczy moich. Zmierzyłem tymi jednostkami to, co mówi o Francji de Mestres w XVIII wieku i to, co mówi o niej Kay dziś. Obydwa głosy docierają bardzo blisko sedna rzeczy, ujmują, uzupełniają się, tworząc dwie strony medalu. Demestr pisze, spośród narodów, które odegrały rolę w historii nowożytnej, żaden być może nie jest bardziej godny, by spoczęło na nim oko filozofa, aniżeli naród francuski. Żadnemu z narodów nie przypadła w udziale misja bardziej wyraźna i wartości bardziej oczywiste, by rolę tę odegrać. Francja, ta, która istniała przed rewolucją, Nikt nie zna losu, jaki ją oczekuje w przyszłości. Wyznaczona została przez los, by wywierać przemożny wpływ na wszystkie części Europy w tym samym stopniu, w jakim Europa wywiera go na inne części świata. Wątpię, czy natura uczyniła aż tyle dla jakiegokolwiek narodu. Francja, położona jest w środku Europy i z równą łatwością może wiązać się przymierzami z każdym spośród leżących wokół niej mocarstwem, jak i rozbijać ich koalicje. Położona między dwoma morzami, wabi ona ku sobie handel wszystkich narodów, a jej floty wojenne mogą dosięgać i uderzać wszędzie z nieporównaną łatwością i chwałą. Nie ma drugiego kraju tak dobrze bronionego i przez naturę, i przez sztukę. Ocean, Morze Śródziemne, Alpy, Pireneje i Ren. Cóż to za granice? A poza tymi szańcami, spójrzcie na ten potrójny szereg cytanem zniesionych lub naprawionych geniuszem. Wubana, którego cień wzdycha ciężko ze smutku, iż praca jego poszła dla konwentu narodowego. Znajdźcie na całym grobie państwo, którego poszczególne części byłyby ściślej ze sobą spójne i tworzyły bardziej imponującą całość. Francja ma wszystko naraz, i masę, i pojemność. Nie ma w Europie liczniejszego organizmu politycznego, ściślejszego, trudniejszego do nadwyrężenia, którego uderzenie byłoby straszniejsze. Jej ludność jest olbrzymia, jej produkty jeszcze liczniejsze i nie mniej różnorakie. Jej bogactwa nie dbają ani o modę, ani o opinię. Jej wina, oliwy, drzewa, sole, konopie itd. tworzą z Francji kraj niezależny od innych ludów, które niemniej zmuszone są płacić jej trybut. Jakby nie dosyć było bogactw naturalnych, Francji przypadło w udziale berło mody by królując w równym stopniu nad potrzebami i fantazjami, nie brakło jej nic w jej panowaniu. Wspaniałe rzeki przecinają to rozległe królestwo i łączą się ze sobą w tłumie małych i sprawnych rzek, toczących swe wody we wszystkich kierunkach, rozgałęziając się w nieskończoność tak jakby rękę inżyniera pobudowanych. Katarzyna de Medicis nie przesadzała nas, mówiąc, iż sama Francja miała tyle spławnych rzek, ile reszta Europy. Naród ten mógłby być straszny dla innych, gdyby potrafił być narodem zaborczym. Lecz nie to posłannictwo przypadło mu w udziale. Niezwyciężony w swych pieleszach domowych, gdy tylko niesie swą broń w narody obce, widzi swe zastępy padające ofiarą swoich własnych zwycięstw i błędów charakteru narodowego, topniejące i niknące przed zdziwionym okiem, jak lekki opar. Francuz nie jest stworzony po to, by utrzymać w swych rękach owoce podboju. Własny charakter wyrywa mu je z dłoni. Toteż przyjaciel ludzi powiedział dość zabawnie, iż wojownicy, którym udaje się wygnać Francuzów z kraju podbitego, mogą zająć miejsce w pamiątkowej świątyni obok gęsi z Kapitolu. Lecz, jeśli Francuzi nie mogą opanować zbrojnie narodów obcych, to jednak panowali oni nad nimi zawsze w sposób bardziej chwalebny. Panowali opinią i sądami. Od chwili, gdy lud ten zestalił się w organizm narodowy, zwrócił on na siebie oczy całego świata i zadziwił tym wspaniałym charakterem, którego mu zawsze zazdroszczono. Karol Wielki był jak sezostris wieków średnich. Jego Palatynowie wywarli tak silne wrażenie na wyobraźni ludów, iż stali się czymś w rodzaju osobnej mitologii, a Rolandowie i Amadeusze stali się dla naszych ojców tym, czym Tezeusz i Herkules byli dla starożytnych Greków. By władać tam, gdzie władanie to przypadło jej w udziale, Francja została obdarzona językiem panującym którego ukryte właściwości są jeszcze tajemnicą pomimo wszystko, co zostało powiedziane na ten temat. Ci, którzy przeczą wyższości języka francuskiego, przyjmują w swych sądach nieco innego, jak skutek bez przyczyny. I istotnie nie widzę, aby było coś do opowiadania, gdy doświadczenie jest oczywistym. Zanim nawet język ten odznaczył się sławnie dzięki swym wielkim dziełom wszelkich rodzajów, Europa przeczuła jego wyższość, lubiło się go i zaszczytem było nim mówić. Dziś jego panowanie, które stało się tak opłakane w skutkach, jest bardziej niż niezaprzeczalne. Tysiąckrotnie powiedziano, że język francuski jest trudny i nieugięty, i powiedziano prawdę. Lecz jeśli w ten sposób zamyśla się go krytykować, to popełnia się wielki błąd. Podobny do stali, metalu najtrudniejszego do obróbki, lecz lśniącego najwspanialej, gdy sztuka potrafiła go poskromić, język francuski, obrabiany i opanowany przez prawdziwych artystów, otrzymuje w ich rękach kształty najtrwalsze i najwspanialsze. To, co określa się sztuką słowa, jest wybitnym talentem Francuzów, a właśnie sztuką słowa panuje się nad ludźmi. Ktoś powiedział, że myśl nigdy nie należy do świata, zanim jakiś genialny pisarz nie zawładnie nią i nie wyrazi jej w sposób szczęśliwy. Doskonale powiedziane. I oto właśnie źródło wpływu francuskiego. Dobrzy pisarze tego narodu wyrażają rzeczy lepiej, aniżeli pisarze wszystkich innych narodów i puszczają swe myśli w obieg po całej Europie w czasie krótszym niż potrzeba go pisarzowi każdego innego kraju na obznajomienie ze swoimi myślami własnej prowincji. To ten właśnie talent, ta specjalna właściwość, ten nadzwyczajny dar uczyniły z Francuzów rozdawców sławy. Miłość własna, zręczniejsza i silniejsza niż duma narodowa, objawiła tę prawdę sławnym ludziom wszystkich części świata, których ambicją było uzyskać aprobatę Francuzów, gdyż nie mogli oni ukryć przed sobą faktu, iż byli skazani na reputację lokalną, aż do chwili, w której Paryż nie zgodziłby się ich uczcić. Nie wiem, czy zauważono, iż literatura angielska zawdzięcza całą swą sławę Francuzom, i że była ona nieznana reszcie Europy, zanim Francja nie rozmiłowała się w produkcjach literackich swej rywalki. Tron tego języka znajduje się między północą i południem. Język ten nadaje się bez zbytnich trudności dla organów głosowych innych narodów. I staje się dla nich powszechnym i nieodzownym tłumaczem przy wymianie myśli. Wraz z tym językiem pośredniczącym, natura dała Francuzom inną, analogiczną korzyść mianowicie smak odpowiadający całemu światu. U obcych pisarzy znajdzie się bez wątpienia fragmenty dorównujące francuskim. A nawet piękniejsze od tego, co Francja wydała najlepszego. Nie fragmentami jednak, lecz całością uderza się naprawdę. Pisarze francuscy mogliby zresztą tworzyć z łatwością fragmenty tego rodzaju, lecz jeżeli spotyka się je u nich rzadziej, to dlatego, że poddają się oni uniesieniu jedynie z pełną rezerwą śmiałością, która chętnie pozwala się unieść, lecz nigdy ponieść. To jest wielką tajemnicą smaku. Gdyż to, co nie osiąga wzniosłości, może być jeszcze zawsze piękne, podczas gdy to, co ją przekracza, jest na pewno głupstwem. Sztuka mówienia, co potrzeba i kiedy potrzeba, należy wyłącznie do Francuzów. Metoda i porządek są właściwościami odróżniającymi ich od innych i ludzie ci tak lekko myślni, tak zapalczywi, tak ambitni są najbardziej statecznymi z piórem w ręku. Nie znajdzie się u nich nic twardego ani nic końcowego. Nic niejasnego ani nic, co nie byłoby na swoim miejscu. Zawsze wytworni i wymowni, gdy zajdzie taka potrzeba, najświetniejszy urywek nie pozyska u nich łaski, z płaskim, a zasługa myśli nie potrafi okupić braków stylu. On źle pisze. Oto błąd nie do odpuszczenia, śmiertelny zarzut zarówno dla filozofa, jak dla poety i powieściopisarza. Ganiono nieraz tę czułą wytworność Francuzów, ale i to jest błędem. Ta wytworność musiała stać się częścią charakteru narodu stworzonego, by panować nad opinią, z tym słowem pisanym. We wszystkich rodzajach wymowy Francuzi nie mają rywali. Wymowa adwokacka dała tu mistrzowskie dzieła, niespotykane gdzie indziej. Włochy i Hiszpania tak religijne i o językach tak dźwięcznych. Nie potrafiły nigdy wydać na świat kazania, które by Europa zechciała czytać. Hume, którego nie można podejrzewać o stronniczość, powiada gdzieś, iż wstyd mu przyznać, ale adwokat francuski, broniący sprawy zwrotu konia, jest bardziej wymowny niż mówcy Wielkiej Brytanii, poruszający ważkie zagadnienia narodów i zbiergmin. Nieoceniony talent, o którym mówię, jest tak specjalną cechą Francuzów, iż nie opuszcza ich ona nigdy. Nawet w takich okolicznościach i wszędzie tam, gdzie opuszcza ona innych. Najbardziej suche nauki nie mają dla nich takich kolców, z których nie potrafiliby oni ich oczyścić: fizyka, historia naturalna, astronomia, metafizyka, polityka. Wszystko zostało przez nich wyjaśnione, wszystko upiększone, wszystko uczynione osiągalnym dla zwykłego, zdrowego rozsądku. I być może, że w Europie nie znało się niczego dobrze, dokąd. Tego nie wyjaśnili Francuzi. Wymowa zastosowana do rzeczy najpoważniejszych i sztuka wyjaśnienia wszystkiego są dwoma wielkimi talentami tego narodu. Tłum ludzi, ciągle odpychany od sanktuarium wiedzy twardym stylem i niestrawnością dzieł naukowych innych narodów, nie może oprzeć się powabom stylu i metody francuskiej. Zaledwie tylko obcy geniusz wyda na świat coś ciekawego, gdy już sztuka francuska zawłada tym odkryciem ciska nim na tysiąc sposobów. Zmusza to do przyjęcia form, które ją samo zdumiewają i napawają dumą. I posyła je w świat na skrzydłach powszechnego języka. Te książki idą na poszukiwanie zarodków talentu, rozrzuconych po całym globie. Rozgrzewają je, zapładniają i prowadzą do dojrzałości. Nie dają one wiele prawdziwym uczonym. Lecz, co jest więcej warte, rodzą ich.